No to jest tak. I też to, co dzisiaj widziałem. Czy ta szkoła, tak, której, na terenie której jesteśmy, czy to jest ósmy cud świata? No pewnie nie jest, tak. Czy brakuje tutaj wielu rzeczy, jak chociażby owej hali sportowej? No brakuje. No czy są gdzieś tam przecieki, że tak powiem, z dachu? No są, tak. Czy przydałyby się warunki lepsze, o czym mówił pan burmistrz? No pewnie by się przydały. Ale to jest państwa skarb, tak? To jest państwa skarb taki w kilku wymiarach. Po pierwsze, to o czym państwo tutaj mówili, to jest wybudowane czy przez was, czy przez waszych rodziców, przodków, tak? Może i jak ktoś powie, a tam za PRL-u, za PGR-u, okej. Może i za PRL-u, może i za PGR-u, ale myślę, że to jest własny wkład, tak? Własna praca, własna spuścizna i własną spuściznę i własną pracę traktuje się inaczej jak rzeczy, które czasami gdzieś tam się zastanie i przychodzą nie wiadomo skąd, mimo że są i piękniejsze, i ładniejsze, i może bardziej funkcjonalne, tak? To jest państwo. Państwo macie tutaj, z tego co i widzę, i słyszę, spore zaangażowanie własne w to, tak? I te dwa stowarzyszenia. I praca, o której żeście mówili, tak, że tutaj była i jest wykonywana. Ja myślę, że państwo przede wszystkim macie dobrą wolę, tak? Czy 53 dzieci, czy to jest dużo, czy mało? Ja myślę, że to jest jeszcze do uratowania, no bo były, też istnieją placówki znacznie mniejsze. Czy za chwilę będziemy mieli z kolei z jednej strony wyż demograficzny, a co najmniej wzrost, no bo powiedzmy, że na razie jest tam bodajże 10% wzrost urodzeń. Czy one jeszcze pójdą w górę, czy też zatrzyma się na tym poziomie? Zobaczymy. Faktem jest, że państwo tutaj ten problem podnosili, tak? Czy my za chwilę tak naprawdę nie będziemy musieli z kolei, nie wiem, albo otwierać z powrotem niektórych szkół, obojętnie którego szczebla, które żeśmy pozamykali, czy to będzie, nie wiem, za 7 lat, czy za 6, tak? Jest takie zagadnienie. Czy do państwa szkoły w nowym roczniku nie przyjdzie następna klasa o numerze 7, czy może odwrotnie, szósta klasa nie zamieni się w klasę siódmą? No zamieni się, no, taka jest prawda. No i teraz pytanie, tak? No bo ja rozumiem, że bo pan burmistrz to wyartykułował, że tak naprawdę nie do końca jest to problem finansowy, bo tak tutaj padło. No to już jest, myślę, dobra informacja, tak, że kwestia owych pieniędzy na utrzymanie nie jest tutaj najważniejsza. Jak zrozumiałem, no najważniejsza jest myśl, czy rzeczywiście dzieci mają tutaj odpowiednie warunki do nauki, czy mają dostęp do specjalistów i tak dalej. I tak jak powiedziałem, no pewnie, być może, nie do końca jest to tak wspaniały, czy też tak ładny i funkcjonalny obiekt jak w Trzcińsku. No ale to jest też państwa decyzja. Jak rozumiem, państwo jesteście rodzicami, państwo jesteście tutaj głównymi zainteresowanymi. Niezbyt wierzę, żeby chodziło państwu o to, żeby własnym dzieciom robić jakąś krzywdę. No więc jak zgaduję, państwo dokonujecie również i oceny, i wyboru. I na pewno mamy tutaj do czynienia również z pewnym zjawiskiem, o którym państwo wspominali, że Trzcińsko część dzieci z tego terenu wysysa niejako, tak? Ja bym powiedział tak, żeby nie przedłużać swojego wystąpienia, bo mam nadzieję, że pan kurator już od strony takiej fachowej i przepisów, i być może tego, o czym wiedza jest planowana, i o tych zmianach troszeczkę, które są przed nami. Bym powiedział tak, że skoro jest partner tak zdeterminowany, skoro są dwa stowarzyszenia, skoro państwo prowadzicie ten protest i nie jest to tylko takie gołosłowne działanie, no bo no, te utrzymane mury o czymś też świadczą, tak? Bywały w różnych małych miejscowościach, w rozmaitych obiektach szkolnych. Mimo że są to skromne placówki, no to nie wszędzie jest, no powiem tak, ogarnięte, tak? O, może użyję takiego słowa. Więc skoro widać tą determinację i państwa zaangażowanie, no, może też było tyle lat, żeby zawczasu, tak, postawić pewne warunki, na przykład, tak? Nie wiem, dogadać się, słuchajcie, sytuacja jest taka i taka, przedstawiamy wszystkie koszty, jakie tutaj są, bo widzę, że też jest jakaś taka pewna
czy niewiedza, czy niepewność, tak jakie tak naprawdę tutaj koszty są, więc spodziewałbym się, czy też prosił, żeby może właśnie od tego zacząć, tak, że siadamy wspólnie, sprawdzamy wszystkie koszty, ustalamy być może jakieś warunki progowe, tak, do jakiego miejsca jesteśmy w stanie ewentualnie dotrzeć, czy funkcjonować, czy finansować. No a potem podejmujemy wspólnie decyzję, tak? No bo tam na końcu ta decyzja z jednej strony będzie zależała tak naprawdę od Państwa i o tym już mówiłem, że to są Wasze dzieci, tak? I to jest jedna sprawa. Rozumiem też, że gmina musi jakąś gospodarkę prowadzić, z tym, że tutaj cały czas trzymam się tego stwierdzenia, że mimo wszystko ekonomia nie była tutaj najważniejszym warunkiem, czy też jakimś motywem, tak, który spowodował ten projekt, jak rozumiem, pomysł likwidacji tejże szkoły. W każdym bądź razie naszą intencją, tak jako ugrupowania, jest, żeby takie placówki chronić, tak, żeby nie pozwalać na ich likwidację, bo rozumiemy, że jest to absolutnie czynnik kulturotwórczy, cywilizacyjno-twórczy, tak. To jest w takich małych miejscowościach również potrzebne. To nie będzie tak, że w Trzcińsku Zdroju i znowu użyję tylko jako przykład, tak? Bo tyczy się to każdej innej większej miejscowości powiatowej, że tam tylko zgrupujemy wszelkie możliwe urzędy, szkoły, placówki kulturalne i tak dalej, tak? No i to będzie promieniować gdzieś na pozostałą część. Nie, to będzie tak, że inne części powiatu będą po prostu pomalutku w pewien sposób degradowane właśnie czy to kulturowo, czy też cywilizacyjnie. Podobnie jak to się działo w skali ogólnopolskiej, tak, niektóre ośrodki były szczególnie forowane, a inne regiony pozostawały w pełnym zapomnieniu. Ja bym apelował oczywiście z jednej strony absolutnie o utrzymanie placówki, ale ja myślę, że przede wszystkim należałoby chyba zacząć rzeczywiście od takiego spokojnego zebrania ze wszystkimi danymi, tak? Żeby wiedzieć, na czym stoi szkoła, na czym, jakie są perspektywy obojętne, czy to liczba dzieci w następnych latach, ile dzieci jest w Trzcińsku, bo ja rozumiem, że w razie jakiejś decyzji, no to Państwo na przykład no też pewnie no spróbowalibyście na przykład, nie wiem, zaapelować, czy do tych dzieci, czy do tych rodziców, które są w Trzcińsku, chociaż to też nie jest łatwe, no bo dzieci, które są już w szkole, no to przenoszenie, no powiedzmy, no ze szkoły do szkoły, no to zawsze jest problem. Ale może na przyszłość ci, którzy, nie wiem, planują ewentualnie, których dzieci za chwilę pójdą do szkoły i zastanawiają się, czy mają chodzić tutaj, czy mają chodzić w Trzcińsku, tak, więc musi to być jakaś taka z jednej strony indywidualna, z drugiej strony może wspólna decyzja. Więc myślę, że tutaj przestrzeń jest, a na pewno absolutnie apelowałbym o wykorzystanie każdej szansy, żeby ta szkoła została. I mało tego, bo tutaj też padło chyba to wspomnienie o tych 8 czy 10 latach, które lokalne władze mają za sobą. Faktycznie może gdyby przez 10 lat ta szkoła otrzymała większe wsparcie, no może by więcej dzieci w niej było po prostu, tak? Ale to jest to zjawisko, o którym mówiłem. No niestety, tak to też działa, że są wybory, ktoś głosuje, no i to jest powszechne zjawisko, także większe ośrodki tam szczególnie, gdzie są skupieni wyborcy, absolutnie w ten sposób no, wygrywają. Może to też jest nauczka na przyszłość, żeby też i lokalnych własnych przedstawicieli w jakiś sposób bardziej, no nie wiem, może nie tyle świadomy, co taki bardziej konkretny wybierać, tak, żeby też stawiać pewne, nie ultimatum, ale pewne zadania, tak, wybieranym władzą, no bo jak rozumiem, wszyscy, którzy pochodzimy z wyborów, robimy to po to, żeby potem pewne rzeczy zrealizować, oczywiście z korzyścią i dla Państwa, czyli dla małych miejscowości odległych, i to od Szczecina, czy od Trzcińska Zdroju, ale tak naprawdę, żeby cały teren
miarę równomiernie. Panie kuratorze.